Dzisiaj zwiedzam opuszczony kościół ewangelicki. O obiekcie wiadomo bardzo niewiele. Zbudowano go w roku 1833 w miejscu starszej drewnianej świątyni. Po II wojnie światowej parafia przestała istnieć, ponieważ większość jej członków uciekła przed Armią Czerwoną. Następnie kościołem opiekowała się parafia katolicka, która korzystała z niego do lat 80. XX wieku. Ostatecznie kościół zamknięto. Cześć. Witajcie w opuszczonym kościele. Od około 50 lat obiekt pozostaje opuszczony. W pewnym miejscu wyczytałem, że parafia nie posiada środków na jego remont. Tu ktoś jakieś duszki narysował. Tam to sobie poświecimy zaraz. A co tutaj chowano, to nie wiem. Jak widzicie, kościół jest w stanie takim rozwalającym się. A tak jak tutaj widzicie. Wezmę lepszą latarkę. Na górę wydaje się, że nie wejdziemy. Na chór. Co ciekawe, wydaje się, że tutaj było wejście do kościoła główne, o tutaj. O, wejdziemy chyba na górę. Chyba tak. Więc tak się wchodziło. A tutaj... w tę stronę szło się chyba do ołtarza, tak? Jeśli dobrze pamiętam. I tam sobie ksiądz działał przy tym ołtarzu. Na to wygląda. No, sufit leci na głowę. Ale trochę ławek zostało jeszcze niezniszczonych. No, szczególnie ta tutaj. Psy się strasznie wydzierają, tak jak to często bywa. Żebym za chwilę kogoś nie sprowokował, oczywiście niechcący. No tak, i tutaj wydaje się, że ksiądz się mógł w cudzysłowie schować. Tak. No tak to wygląda tutaj do góry. Wiele nie zostało. Szczerze powiedziawszy, to lada chwila może to polecieć komuś na głowę, w tym przypadku mi. Tak więc... tak więc wycofkę robię. Ładny kościół. Kolejne zdobienia. Zdobienia tutaj na balkonie, na tym chórze chyba, tak? Tak by to trzeba było nazwać. Tutaj to ktoś takie trochę chyba... znaczy, rysunki ładne. Ale chyba ktoś się gier naoglądał. Albo nagrał się w gry. Tutaj sztuczny kwiatek jeszcze. Dobra, teraz sobie ponakładałem. Aha, dobra, tutaj schody poleciały. Tak więc nic z tego. Widzicie, no właśnie dlatego niebezpiecznie jest chodzić po takich schodach. Ech.
Na te nie kapało przynajmniej, więc może wytrzymają. Aczkolwiek myślę, że obiekt grozi zawaleniem. Bez dwóch zdań. Patrzcie, tam już nie przejdziemy, tam są ławki. Tutaj fajna sprawa, bo organy zostały. Nie będę w nie uderzał, bo tam ludzie są. Chociaż może raz. Mam nadzieję, że to nie na mnie. Dobra, słuchajcie, tutaj już nie będę wchodził, bo robi się niebezpiecznie. Gebruder Walter, 1879. Mam nadzieję, że widzicie. Ingurał. W górę zostało to wyprodukowane. Widok z góry. Robi wrażenie też. No, zrobiłem sobie zdjęcia. Teraz możemy iść dalej. Schodzę stąd, bo nie ma potrzeby, żebym tutaj dalej stał. A na dole będę po prostu bezpieczniejszy. A, chyba tu jest ładniejszy widok. Zaraz sobie zrobię zdjęcie tutaj stąd. Nie ma co tutaj łazić więcej. Chyba pokażę wam z zewnątrz, bo jest już po 19 i za chwilę zajdzie słońce i dronem się już nie wzbije, żeby wam pokazać tego kościoła. Jeszcze tutaj zdjęcia cyknąłem i uciekam kręcić dronem, żeby zdążyć, zanim zapadnie zmrok, zanim zajdzie słońce, bo to się stanie lada moment. Tak więc ja się z wami żegnam z opuszczonego kościoła, bardzo urokliwego, na pewno nie jedna osoba przyzna, ale się tu ściany sypią, nawet cegła odpada, wszystko leci. No, także się z wami żegnam i zapraszam do obejrzenia kościoła z drona. Dziękuję za tę krótką eksplorację i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, nara. Pa, już wyłączcie. Już wyłączajcie. Teraz możecie wyłączyć. Nara.